Jesteśmy na wernisażu w Węgierskim Instytucie Kultury, gdzie pokazujemy wystawę przedaukcyjną, którą razem robiliśmy z Fundacją Bator Tabor. Ta fundacja pomaga dzieciom z chorobami onkologicznymi. Mam w ręku dwa katalogi. Zacznę od tego, bo jest mi bardzo bliski sercu. Jest to katalog 5. aukcji sztuki współczesnej, organizowanej przez Fundację Bator Tabor Polska. Jest to aukcja, która ma na celu promocję sztuki współczesnej, ale także z bardzo ważnym celem charytatywnym, czyli pomocą dzieciom chorym na raka. Większość dochodu ze sprzedaży dzieł prezentowanych na aukcji przeznaczamy na organizację terapeutycznych obozów Bator Tabor, czyli obozów odwagi dla dzieci ciężko chorych na raka z 9 ośrodków onkologicznych w kraju. Uważam to za creme de la creme współczesnej sztuki, przede wszystkim polskiej, a też węgierskiej. Te dwa węgierskie artysty, którzy tutaj występują, dają jakby ramę węgierskiej sztuki. Chodzi o Imre Baku tutaj za mną i Tamasza Kasasza przede mną. Uważam wystawę za rzeczywiście bardzo unikalną i na bardzo wysokim poziomie.